Dzień dobry, kochanie. Dzień dobry, ciao. Próbuję się głupio nie śmiać. Rozbawia ta rana moje zwierzę. Dokąd zmierzamy? Kotku, ty prowadź, ja za bardzo nie wiem gdzie. Tor motokrosowy Syroki. Dobrze, moje okolice w końcu. No właśnie był przed chwilą znaczek Łowicz skreślony. Ale to już ty byłeś, jeździłeś tutaj. Ale w ogóle ty wiedziałeś o tym torze pierwszy ode mnie. Ja nie wiedziałam, że to coś takiego w ogóle istnieje. No jeździłaś, zaglądałaś, sprawdzałaś mi, istnieje takie miejsce. No i dzisiejszy cel to co? Testujemy wóz. Motorek się zmieści, bajka. I nowe buty mam. No to będziemy przymierzać, testować. Na Olik się wyczaić, super mega tour. Oceny Crossfire'ów 3. No to. Popularnie dumny. Jedziemy. Prukają, ale zapierdzielają, jaka autostrada, chciałem powiedzieć. Nie no, w tych Syrokach to ten tor mega dbają po prostu. No i tranzycik się nam przydaje. Mieści się wszystko z zapasem. Tu sobie dodatkowego światła można dołożyć. Tu Barbara ma się gdzie opalać. Tada! Ach, drugi dzień testowania butów. I ogień. Zobacz, to się pięknie, ładnie wszystko mieści. Skuterek. Dwa skuterki miałem teraz ciągać niby. No. Nie zmieszczą ci się. Ludzie do takich 3 wsadzają skuterki. Może fakt, że 50 są czy coś trochę mniejsze, ale... Tada. Aż strach na tym stanąć, a to na Allegro było napisane, że 300 kg trzyma. To jeszcze ja wejdę i motor. Nie. Boisz się? Strasznie. Mam lęk. Lęk wysokości masz? Tak, nie no, zawsze jest taki mega stres, jak się na skuterek wchodzi. Bo to jest takie, no wiesz, że chcesz jechać grubo, ale nie umiesz jeździć, nie masz jeszcze umiejętności takich. Jeden drugiego nakręca, jest tak fajnie. Pięknie ci to idzie. Utrzymałem się tam. Na pudełko od butów się utrzyma. No uwaga. Ciekawe czy zapali. O, niech napompuje pompa. Połamał, tak trzeba. Ale nie pasuje ci kolorystycznie w ogóle. No, trochę. Okulary ma fajnie na stoku, w białce znaleźliśmy je. Fakt, że dziecięce, ale pasują elegancko. Nie na stoku, tylko na chodniku. Przy kościele leżały na tym. Nie, one leżały na tym, na chodniku, kupcze. No, to mam. Ty je później położyłeś, a stwierdziłeś, a dobra, wezmę sobie. No, tutaj troszkę trzeba tam napluć i wyprzetrzeć. Będzie dobrze. Ale masz nowy, już ty nie taki nowy, bo już jeden. Nie, jak to się mówi? Jedno purkanie, jedno jazdę. Bo to nie jest track day, tylko jak to się nazywa? Nie wiem, no jazdy, no po prostu. Okej, czyli jedną jazdę już... Ale ją umyłem elegancko. Bardzo fajne, bardzo wygodne buty, musiałem rozmiar 44 wziąć. I na moją grubą łydkę są o tyle fajne, że ja je zapinam. Kiedyś miałem ten model poprzedni, jak się tam Crossfire jedynki. No ale już trochę je poniszczyłeś. No bo tutaj ściskasz skuter, żeby się nie ześlizgiwał i właśnie to takie, a to się wymienia. I to służy do ściskania skutera, żeby jak skaczesz czy coś, żebyś sklejona z nim była. Mi się bardzo podobają, że na moje grube łydki, że nie muszę mieć tak, że pas zaczepionego, tylko normalnie jestem w stanie tak objąć wszystko to. Wszystko szybko niszczy w tym sporcie. No bo brud, syf, no tak. Znaczy, no nie niszczy, one nie są złamane, one jak się zepsują... Ale chodzi mi o to, że one są już takie brudne, już takie są... A myłem je pędzelkiem, mydłem. Tak wyjeździły już kupę czasu. No, trzeba tak jakoś dobrze zabezpieczyć, żeby łatwo wszystko spływało. Wosk. O, kaskę tu sobie. Oj, skarpetki mam eleganckie. Czy może jest cieplej, trochę bez 10 stopni, to w lekkich rękawiczkach będziemy jeździli, bo wtedy mam dziury, palce mi wystają. I co ja tu chciałem powiedzieć? Miałem gdzieś pas wyszczuplający. Od tego zaczynam przebieranie się. Kupcze mnie prosił, żebym nagrała jego tyłek, jak wyjmuję spodnie. Tak, chciałem intro nagrać takie tutaj, że się nasuwa, ale to myślałem, że to mi szybciej pójdzie. No ale jednak jesteś, no właśnie, czyli jednak... Ta siłownia i ten multisport się nam przyda. No ale dzięki temu, że jestem taki spasiony, dużo czasu zajmuje mi ubranie, jestem rozgrzany, mogę wsiadać i zapierdalać na motorze, nie muszę jakichś pompek, pajacyków robić, nic. No, skarpetki mam pod kolor butów, trochę tak. O, ciężkie dykty, to wszystko, jeszcze zbroję trzeba założyć i koszulkę jakąś. Ja zaraz buty założę. No pięknie wyglądasz, pięknie. To o, jeszcze buty. Jeszcze jak zmęczony, już nie ma sił jeździć.
Pan Leszek ulatował mi zbroję, śrubkę taką mi tutaj dorobił, aluminiową, ładną, płaską, kiedyś taką brzydką stojącą, miałem mi koszulki, bluzy mi tam psuła, warsztatowe moje, a teraz już jest elegancko płasko, nic się nie dzieje. Zakładam taki plastik, który chroni, nie wiem przed czym, że się kierownica w brzuch nie wbiła. Najważniejsze, żeby był lekki. W ogóle tu trzeba o sprzęcie trochę powiedzieć, że trzeba dbać o tego crossa, że to jest bardzo wymagający sport, jeżeli o to chodzi, że po każdej jeździe trzeba go myć, smarować łańcuch, co 50 motogodzin trzeba olej w silniku wymienić. To jest średnia prędkość 30-40 na godzinę, czyli wychodzi co jakieś 1500-2000 km, więc wymiana oleju w silniku. Opona szybko się zużywa, te kostki, no tak wszystko się szybko zużywa. Po tych ujebkach jakieś się jeździ, to tam jakieś tam luzy w zawieszeniu się robią, już nawet w kiwaczce się robi jakieś tam, no po paru latach jeżdżenia jeszcze jakieś łożyska wymienić i tak dalej, łańcuch się szybko zużywa, jak się zwłaszcza po piachu jeździ. Wid powietrza też trzeba dosyć tam często prać. Tyle, zakładam bluzę i do jazdy, tak? No chyba tak. To powodzonka, kochanie. Miłej jazdy ci życzę. No bluza niestety ale brzydka, słabo ale mam też kawałek fluo. Strasznie, na strasznie słabo wygląda ta bluza. No, no koszuleczkę będę chciał sobie zmienić, no. Ale teraz jest zimno. No to trzeba jakoś cię ładnie ubrać. No, chciałbym. Kolega nam uciekł, z którym mieliśmy jeździć, ale kolega też KTM ma i mówi, że też na silnym mu sprzęgło ciągnie, nie? Też tak chwilę rozgrzeć, że sprzęgło mnie ciągnęło. Pal wóz. A, się mówi, jebał pies pal wóz. Bo?
jazdy. No, coś tam na GoPro nagrywałem. Słaby leszcz jestem. Pamiętacie, że taka 250 za motocykl. Jak ona by miała połowę mocy, to byłaby 100 razy szybsza. Bo tak to boi nadgarstek oddawkowania tego gazu. To nie wiadomo, bo ja to daję gazu od 1 do 10, do maksymalnie do połowy. I bardzo mnie boli ręka, jak tak muszę dawkować jeszcze. Na 1/10 dałem gazu, czy na 1/100, tak wiesz, prum. Po co takie mocne kupiłeś? Nie wiem, bo nie ma słabszych. To najchętniej bym chciał, żeby to... No to jak nie ma, no to tak musi żeby to się być, nie no. Był taki trwalszy, że tam normalnie, tam nie wiem, pierwszy jakiś tam przegląd po 10 tysiącach motogodzin, czy coś takiego, i żeby to miało 20 koni. To mówię sobie, że 100 razy szybciej bym jeździł, bo w każdym zakręcie, no nie daje nigdy więcej gazu jak połowa. A jak dasz troszeczkę więcej, ręka ci omcje, to on ci od razu wyrywa, cię męczy, tracisz energię i wolniej jedziesz. To a tutaj trzeba trenować więcej, musisz się przygotować, a nie tak, wiesz, bo to mi się wydaje, że motor ma 100 koni czy 10 koni, to na tym 10-konnym zrobisz taki sam czas jak 100-konnym, tylko że się nie zmęczysz. Zrobisz 20 kółek pod rząd, a z takim 100-konnym będzie walka, a czasy będą te same.
treningu, znaczy na treningu, no się pobawiłem, pojeździłem na torze, co Sabika znalazłem. Panie, co się dzieje? Górą coś boost spierdala. Mocy brak. Pokaż taki trik, ciężko się w nich, często się w nich pierdoli ten elektrozawór APC. Znaczy nie on, tylko zaworek jednokierunkowo dewapu. I zrobisz sobie taki trik, kurwa, to, ten górnego węża sobie zdejmij. Jego można by śrubką zatkać i wtedy się przejeść i powiedz, czy dobrze chodzi. Tak? Jak będzie dobrze chodził, to w to miejsce tutaj musisz zaworek jednokierunkowy sobie dołożyć, bo prawdopodobnie ten zaworek jest spierdolony, możesz sobie tutaj dołożyć taki zaworek. Jeżeli ta opcja pomoże. No najczęściej to jest to, że SAP nie jedzie. No ja już po jazdach nogę napierdolę, podnieś jej do góry, kurwa, nie mogę. Ja to się ruszę, na tej nie mogę podnieść do góry, kurwy. Że takie błędy ci wyszły, Church, o, też pływa na moc, to kurwa. Trzeba zdjąć węże i ustami zobaczyć, czy to chodzi, bo się często pierdolą te zaworki też. Cyk. A to wszystkie węże się trzymają, kurwa. No właśnie. A wiesz co, już mógłbyś zmienić te węże na silikony, bo one już takie skutasa są. Widzisz, jak się ściska, to o to, no. Pękają. O kurwa, rura ci spadła z dolotu, ci to spada. Widzisz? Mówisz też, masz takie narzędzia? Kurwa, nic. No to na chłopaki na motorach jeżdżą, to mają. Coś ten. To musisz sprawdzić, czyli czekaj, odłączmy sobie przewoda. A ty będziesz do dzioba brał i będziesz sprawdzał, czy jest szczelny. A, jest to założone już jakiś ten. Trzeba wziąć jakiś krótki wężyk na to założyć i ustami trzeba zobaczyć, czy ten zaworek działa i tyle. No i tam musisz sobie opuścić pewno ringu, nie masz, dlatego tak cię to cieknie. A pierdoły, tak na SAP zawsze to samo, te same problemy.